Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was chyba z najbardziej ekscytującym filmem w ciągu całego roku, ponieważ tak jak widzicie po tytule, dzisiaj nagrywam co dostałam na święta 2016! Pamiętam jak rok temu nagrywałam dla Was filmik co dostałam na święta 2015 i słuchajcie, minął rok, rok mi minął tak dosłownie. I nagrywam dla Was kolejny filmik. Zaczniemy od rzeczy, które dostałam na moje imieniny, ponieważ jeszcze nie miałam okazji Wam ich pokazać, a ja imieniny miałam 8 grudnia, także no całkiem niedawno jeszcze powiedzmy. Także pierwszą rzeczą, jaką dostałam, są to rękawiczki. Rękawiczki, o których marzyłam i pewnie się zastanawiacie, Boże, dlaczego Ty marzyłaś o rękawiczkach? Już Wam mówię dlaczego. Ponieważ to nie są zwykłe rękawiczki, tylko są to rękawiczki, dzięki którym można korzystać z telefonu, kiedy jesteśmy na dworze, kiedy jest zimno, kiedy pada śnieg. Niestety w tym roku śniegu nie mamy, niestety. Ale zimno było, także potrzebowałam rękawiczek i właśnie one mają tutaj takie białe elementy, dzięki którym możemy używać telefonu. Od kilku lat szukałam takich rękawiczek i nigdzie stacjonarnie ich nie mogłam dostać, także pewnie moi rodzice, znaczy się Mikołaj, zamówił je przez internet, także dziękuję bardzo. Kolejną rzecz dostałam od mojego taty i kompletnie się tego nie spodziewałam, ponieważ jest to bombka, ale bombka bardzo wyjątkowa, bo po pierwsze jest fioletowa, a po drugie brokatowa z napisem Justin Bieber Close to You, a tutaj z tyłu mamy takie nutki, klucze wiolinowe. Bardzo, bardzo ładna, super dekoracja, jeśli chodzi teraz o zimę i generalnie chyba ją sobie w ogóle zostawię, bo mimo, że wiecie, bombki są takie bardziej świąteczno-zimowe, to myślę, że to całkiem fajnie wygląda, jeśli chodzi o tło. Poza tym Justin Bieber, wiecie o co chodzi. No i ostatnia, trzecia rzecz, którą dostałam na imieniny od moich rodziców, jest to książka. Książka, o którą męczyłam ich przez długi, długi czas i pamiętam, że raz zrobiłam mojej mamy taką małą aferę w galerii, bo nie chciała mi kupić tej książki, bo potem jak się okazało, już ta książka była kupiona w domu, także no nie chciała mi kupić drugiej książki, ale nie chciała mi też powiedzieć, że mi ją kupiła, także jest to książka Harry Potter i Przeklęte Dziecko, część pierwsza i druga. Ja się jaram, bo kocham Harry'ego Pottera, w ogóle cała ta historia to jest moje dzieciństwo, ja się na tym wychowałam, także jestem naprawdę mega szczęśliwa, że dostałam tę książkę. Już nie mogę się doczekać, aż będę ją czytać. Jak tylko ją przeczytam, to dam Wam koniecznie znać, czy jest godna polecenia, ale jeśli jest tak napisana jak reszta części tych wcześniejszych, to na pewno będzie super. Okej, także teraz już pokażę Wam takie typowo świąteczne prezenty, które dostałam. Po pierwsze prezent, przepiękny prezent, którym się mega jaram, od Marty i od Anety. I jest to kosmetyk. Myślę, że jeden z popularniejszych kosmetyków w internecie, na YouTubie, ponieważ jest to słynny, chyba najpopularniejszy rozświetlacz po prostu kiedykolwiek, The Balm Mary Luminizer. Jeśli oglądacie dużo kosmetycznych takich beauty kanałów, to na pewno o nim słyszałyście, bo jest mega popularny, jest mega zachwalany. I ja naprawdę przez długi czas chciałam go przetestować i mega się cieszę, bo jest naprawdę cudowny. Po pierwsze, to opakowanie jest naprawdę bardzo, bardzo ładne. Mega mi się podoba, bo jest takie różowe i w ogóle takie troszeczkę vintage, także naprawdę to na plus. A sam produkt wygląda tak. Tutaj mamy takie samo zdjęcie jak na pudełeczku i coś, czego się nie spodziewałam, to ma on lusterko. Jestem mega zadowolona i naprawdę mega, mega dziękuję jeszcze raz. Teraz taki dosłownie malutki prezencik ode mnie. Dla mnie jest to kredka z Golden Rose Matte Lipstick Crayon. Tak jak doskonale wiecie, ja uwielbiam te kredki, bo po pierwsze są mega tanie, bo kosztują chyba 12 zł, po drugie super się utrzymują, a po trzecie mają naprawdę bardzo duży wybór, jeśli chodzi o kolory i te kolory są naprawdę przepiękne, także na pewno sobie kupię jeszcze w jakimś tam najbliższym czasie kolejne kolory, bo są super. To jest akurat numer 06, taka przepiękna czerwień, typowo kojarząca mi się ze świętami. Mam ją dzisiaj na ustach i moim zdaniem wygląda bardzo, bardzo ładnie. No i teraz zostały już takie typowo prezenty od moich rodziców. Po pierwsze dostałam coś, czego się też kompletnie nie spodziewałam, bo kiedyś tam powiedziałam, że w sumie taka rzecz by mi się przydała i słuchajcie, dostałam taki pokrowiec w super różowym, takim ostrym kolorze na mojego laptopa, ponieważ
no jakiś czas temu, już miesiąc temu kupiłam sobie laptopa, także stwierdziłam, że fajną opcją byłoby właśnie kupić taki pokrowiec, ponieważ kiedy będę podróżowała, to nie chcę, żeby ten komputer mi się poobijał i poniszczył, także kolor jak najbardziej trafiony, jest przepiękny, jest w ogóle taki mega mięciutki, taki piankowy, także będzie też, myślę, dobrze chronił mój komputer. Dalej kilka rzeczy, które są związane z Justinem. Po pierwsze dostałam dwie przepiękne bluzy. Pierwszą mam na sobie w tym momencie z takim, o, Justinem, tutaj z napisem i z tyłu też mamy takie napisy. A druga bluza jest biała z takim oto napisem Purpose Tour i z tyłu mamy też wszystkie koncerty wypisane tutaj na rękawach też mamy napis, są naprawdę super, są z H&M-u, dostępne w dziale męskim, także polecam. I kolejna rzecz, o której naprawdę marzyłam, są to perfumy Justina, są to jego drugie perfumy, ponieważ mam już pierwsze Sunday, te są drugie, czyli Girlfriend i też opakowanie mają przepiękne. Powiem tyle, z flakonikiem trzeba naprawdę uważać, ponieważ wygląda on tak, naprawdę jest to ciekawy flakonik, bardzo ładnie to wygląda na toaletce. Ale trzeba uważać, żeby złapać go tak, ponieważ kiedy złapiecie go tu, to on się otwiera, bo tutaj ma taki magnes. Mamy tutaj taki napis Justin Bieber i Never Let You Go, a tutaj mamy raz, dwa, cztery razy napisany Justin Bieber. Kolejna rzecz, którą dostałam, są to również perfumy, do których zgubiłam już za kredytę, także brawo ja. Są one z firmy Citru, nazywają się Lovely Garden i pachną też takimi kwiatkami, bardzo słodki zapach. On mi się z czymś kojarzy. Wydaje mi się, że moja mama kiedyś miała takie perfumy, ale to w dzieciństwie i właśnie ten zapach kojarzy mi się mega z dzieciństwem, co jest całkiem fajne. Oczywiście nie obyłoby się bez czegoś do makijażu i na te święta dostałam od moich rodziców dwa pędzle z Hakuro. Ten tutaj jest do brwi między innymi, jest to Hakuro H85, a ten tutaj taki bardziej puchaty, mega mięciutki. Ja bym mogła siedzieć i tak się tylko miziać tymi pędzlami. Jest to Hakuro H22 i on jest akurat do rozświetlacza, także widzicie, pomyślałam i wzięłam sobie w komplecie do rozświetlacza z The Balm. I ostatnia rzecz, którą dostałam na tegoroczne święta, są to skarpetki! I nie są to zwyczajne skarpetki, ponieważ są to skarpetki świąteczne. I zobaczcie, mam tutaj trzy takie przepiękne pary. Czy one nie są idealne? Oczywiście, że są. Poza tym są to takie typowo zimowe skarpetki, ponieważ są one dłuższe, czyli będą tak, nie wiem, do połowy łydki prawdopodobnie, bo jeszcze ich nie zakładałam, są mega milutkie, także będą też ciepłe, więc myślę, że naprawdę super się sprawdzą. Okej, także to by było tyle, jeśli chodzi o rzeczy, które dostałam na tegoroczne święta. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie dużego kciuka w górę. Jeśli tego jeszcze nie robicie, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału na dole. Taki duży czerwony przycisk subskrybuj. Zapraszam. W komentarzu koniecznie dajcie mi znać, co Wy dostaliście na tegoroczne święta, bo jestem naprawdę bardzo, bardzo ciekawa. Także dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie. Żegnam się z Wami. Widzimy się w kolejnym filmiku już niedługo. Pa!